chciałbym, proszę Wysokiego Stołu, powiedzieć jeszcze raz to, co cały czas mówię i będę mówił, dokąd będę żył, że jestem Polakiem, interesuje mnie sprawy polskie. Będę ciągle walczył wszelkimi dostępnymi sposobami, ale prawnymi, zgodnie z prawem polskim, o to, żeby polska ziemia nie została wyprzedana obcemu kapitałowi, bo uważam, że za to powinien być Trybunał Stanu. A w swojej sprawie wnoszę uniewinnienie. Zrobiłem wszystko perfekcyjnie, dokładnie, nie zakłócając spokoju, przekazaliśmy petycję. Na pewno to się odbyło z jakimś szerokim echem. Wszyscy, łącznie z dyrektorem Sztabu Kryzysowego, wiedzą, że było to zachowanie ładu społecznego. Nie robiliśmy żadnych burt, podpalań. Takie miałem intencje, wykonałem to. Uważam, że nie wymknęło się to spod kontroli. Złożyliśmy wieniec. Oczywiście przecież to jest... Ja się wychowałem i urodziłem w Gdańsku. Tak jak podkreślam, jestem Polakiem i wiem, o co tu wszystko chodzi. Proszę Wysokiego Sądu, w żadnej mierze źle nie zrobiłem, że złożyliśmy wieniec. Złożyliśmy się. To jest jakaś symbolika i na pewno chcę powiedzieć, że Urząd Wojewódzki i Miejski był informowany, tylko że by zrobić większy protest, trzeba było więcej czasu. Więc nawet w Urzędzie Miejskim zgodziłem się na to, żeby ten wniosek wycofano, że zrobimy mniejszy protest do 15 i będzie wszystko ok. Także naprawdę szczerze mówiąc, no nie chciałbym, żeby polskie sądy zajmowały się i czas traciły na takich ludzi jak ja, no bo ja uważam, że dokładam tu jakieś kawałka dobrej roboty do tego, żeby i zresztą to potwierdziło się, że Najwyższa Izba Kontroli dopiero po naszych protestach, Ministerstwo Rolnictwa, Sejmowa Komisja Rolnictwa, wszyscy się pobudzili, że jednak jest tysiące hektarów sprzedane obcemu kapitałowi i Polska jest wyprzedawana. Bezpowrotnie tracimy suwerenność. Uważam, że do tego nie powinniśmy dopuścić jako obywatele polscy, jako Polacy, bo to jest po prostu niemożliwe. No po prostu na wszelkie sposoby chcą nas wyprzeć z tej ziemi, o którą tysiąc lat nasi dziadowie walczyli i ta ziemia jest skąpana krwią. Uważam, że szczególnie ziemie zachodnie i północne, dotyczy to także Warmii i Mazur. Wiemy, jakie sprawy odbywają się. Wiemy, że Niemcy nam nie zapłacili nawet za reparacje wojenne. Także ani z planu Marszala, ani, że tak powiem, z całej historii naszych dziejów, to uważam, że nie powinna Unia Europejska i kapitał europejski, czy jakieś tam spekulacyjne, wyciągać rąk po nasze dobro narodowe, które jest nieodtwarzalne. Samochody, no niech sobie sprzedają, niech sobie kupują traktory, ale wara o polskiej ziemi. Tego mam 52 lata, dopóki będę żył, to nie dopuszczę w żaden możliwy, prawny sposób. Na pewno nie stosuję tu jakichś, uważam, metod chuligańskich, a za takie czyny, no ja uważam, że sam skończyłem technikum budowy okrętów, proszę Wysokiego Sądu, wszystkie strajki widziałem, widziałem, co się działo w Gdańsku od dziecka, od lat 70. i uważam, że to, jeżeli policja się takimi rzeczami zajmuje, to jest skandal na skalę światową. I na pewno jestem przekonany, że jestem ofiarą tego systemu, który teraz właśnie zaczyna się kneblować, monitorować, inne rzeczy. To jest po prostu w zarodku przestraszanie ludzi. Ja się na pewno nie przestraszę, może inni się przestraszą, ale powiem, no, system represji jest bardzo duży. Czujemy się po prostu zagrożeni w swoim bycie narodowym, wynaradawiani jesteśmy i to musimy młodym ludziom zaszczepić, bo ja pamiętam, to państwo, ja nie będę parafrazował Lepera, ale jego mówili, że on chciał wyleperować państwo, ale należy naprawić to państwo, bo inaczej to my zajmujemy się nie tym, co trzeba. Ja proszę Wysokiego Sądu o uniewinnienie. Dziękuję. Odroczyć ogłoszenie wyroku do dnia 13 listopada do godziny 11:30
sala 30. Jeżeli będzie na 19, to będzie napisane, informacja będzie na drzwiach, co będzie przyniesiona. Czyli 13 listopada o godzinie 11.30. Dziękuję bardzo. Do widzenia.